tam kurwa, to nie może tylko wybrać, tak? Jakby zaczniemy tutaj od zamknięcia sobie jednym miejscu. Co? O, co? Edur? Kto tam jest? Znalazłem Alvara. A, świetnie. Jakie ma usprawiedliwienie na swoją nieobecność? Całkiem dobre. Nie żyje. Przepraszam, że co? Miałeś go przyprowadzić, a nie zabić. Nie zabiłem go. Sam to zrobił. Przedawkował dopalacze. Dupek, nawet przyćpać nie umie. Nie współczujesz mu? Słuchaj, moim zdaniem ścierwo raptora, które tym handluje, powinno zdechnąć. Ale żeby Alvar się wciągnął, to już przegięcie. Co mam teraz zrobić? Muszę zaryzykować i iść do Cormaga. Miejmy nadzieję, że nie wygnają mnie za porzucenie stanowiska. Dziękuję, że się tym zająłeś. Świetnie wiedzieć, że byle jaki włóczęga przejmuje się moim losem bardziej niż moi przełożeni. Weź ten eleksid. Wraz ze skromnym podziękowaniem wojownika, któremu zostawili pod opieką cały sektor. Okej. Teraz Czekaj! Chwila! Co znowu? Skoro masz zamiar tu zostać, warto byś się z kimś zaprzyjaźnił. Więc, przyjacielu, może skoczysz do tawerny i coś mi z niej przyniesiesz. Masz zamiar pić na służbie? W tej głowie zmieści się więcej piwa, niż jesteś w stanie udźwignąć. Nie bądź taki! Widzisz, że tu utknąłem. Chyba możesz przynieść mi kufel. Co ci przynieść z tawerny? Piwo. Wodę, chmiel, słód, ten dotyk geniuszu, napój bogów. No, teraz to już muszę się napić. Przyniosłem ci piwo. Tego mi było trzeba. W samą porę. Teraz powinieneś wręczyć mi nagrodę. Twoją nagrodą było to, że cię przepuściłem. Doceń to. Przepuszczanie ludzi to twój obowiązek. Tak jak ich zatrzymywanie. Jedno moje słowo, a nigdy tu nie wejdziesz. To tyle w temacie godności berserków. Wiem, co to godność. Jestem honorowy, ale... Honorowy nie znaczy głupi czy nieumiejący o siebie zadbać. Nie mydl mi oczu godnością. Skądże znowu? Ty jej zwyczajnie nie masz. Ale mam piwo. Co ty na to? Stawiasz następną kolejkę. A to za twoją wytrwałość. Twój kumpel Alvar nie żyje. Że co? Jak to? Nie żyje. Tak. Kapuje. Cholera. Wiedziałem, że nic dobrego go raczej nie czeka, ale... Nie żyje? Był dobrym przyjacielem. Dzięki, że dałeś mi znać. Gdzie znajdę ciało? Poniżej twierdzy Ragnara. Dobrze. Zajmę się jego pogrzebem.
Cholera. Odpieprz się z łaski swojej. Szukasz guza czy co? Idź i udawaj, że mnie nie znalazłeś. To ty masz kłopoty. A ty wpadłeś na ploteczki? Poplotkujmy więc. Na początek taki news. Spierdalaj. Dlaczego kręcisz się za murami miasta? Co? Nie mogę sobie tu postać? Aresztujesz mnie, bo stanąłem w niewłaściwym miejscu. Jesteś pieprzonym Albem czy co? To czego chcesz? Jak to jest być Banitą? To absolutna, bezgraniczna, niczym niepohamowana radocha. Popatrz na mnie. Kto nie chciałby tu sterczeć w oczekiwaniu, aż rozszarpią go raptory? Nie jesteś zadowolony z bycia Banitą? Ha, to, że tu jestem, to moja cholerna decyzja. Tymczasem te złamasy przychodzą tu ryzykując życiem tylko dlatego, że jakiś inny złamas kazał im to zrobić. Jedno wiem na pewno. Jeśli masz zamiar taplać się w gównie, lepiej by było ono twoje niż cudze. Co tu robisz? Czekam na twoją matkę. A jak myślisz? Szukam czegoś, co można obchnąć. Masz pojęcie, ile sprzętu zgromadzili w tej swojej dziupli? Oni to wszystko wyrzucają. Niestety to, że o tym wiem, nie znaczy, że mogę iść do Goliet i dostać coś. Ci trzej popaprańcy uwzięli się na Banitów. Czasem z niewiadomych powodów nie wpuszczają nas do miasta. Wykluczono cię z miasta? Nie wykluczono. Raczej zakazano wstępu pod groźbą kary śmierci. Coś tam zwinąłem, nic wielkiego. Oni nawet tego nie używają. Mówiłem ci. Wyrzucają całą masę cennego towaru do tej swojej dziupli. Zbieram ten syf i robię z niego użytek. Czekasz na Ornira? Może. Znam jednego dupka o tym imieniu. Ornir kazał mi cię odnaleźć. Kim jesteś? Chłopcem na posyłki? Interesy ze mną tak go wzbogaciły, że teraz ma swoich sługusów? Mam cię zabić. Że kurwa co? To skurczybyk. Idź do tego złamasa i powiedz mu, żeby lepiej szykował się do wymiany. Powiedz mu, że czekam na towar, który mi obiecał. Co za towar? Ten towar. Sprzęt, który jest mi winien. Najlepsze sztuki z dziupli. Najlepsze, no to może lekka przesada, ale to uczciwy interes. Berserkowie pozbywają się sprzętu, który ich nie interesuje. Ornir dostaje kryształki, które jak najbardziej go interesują. A co interesuje ciebie? Postanowiłeś zostać. Naczelnik Ragnar powierzył mi zadanie, które może przypaść ci do gustu, jeśli planujesz dłuższy pobyt. Powiedz, co to za praca? To zadanie z pewnością przyniesie ci zysk. Być może nie stawia ono naszej grupy w zbyt pozytywnym świetle, ale przynajmniej pokazuje, że jesteśmy otwarci. Kilka miesięcy temu w pobliżu Goliet popełniono morderstwo. Askor, zdeklarowany berserk, został zabity. Przeprowadzono śledztwo, ale nie uzyskano informacji o motywach tego przestępstwa. Ragnar chce więc, żebym to ja zajął się znalezieniem mordercy. Jak mogę pomóc? Mam kłopoty z uzyskaniem odpowiedzi od ludzi. Może jako niezrzeszonemu łatwiej ci będzie nakłonić ich do zwierzeń. Porozmawiasz z podejrzanymi i dowiesz się, co mają do powiedzenia. Durasie, uważasz, że zgrany z nas duet? Dobrana para. Czekam na twój znak. Opowiedz mi o ofierze. Nazywał się Askor. Był wojownikiem, świeżo co awansowanym z ogrodnika. Ragnar wiązał z nim spore nadzieje, ale Askor nie cieszył się zbytnią popularnością. Zaginął około 3 miesięcy temu, w okresie Wigilii Święta Many. Nikt nie wiedział, gdzie się podział. Nie miał też tyle eleksitu, by pozwolić sobie na jakieś szaleństwa.
Jeden z patroli Ragnara znalazł jego gnijące zwłoki w lesie. Wygląda na to, że został kilka razy dźgnięty mieczem. Ktokolwiek to zrobił, musiał być dość silny, skoro go pokonał, ale raczej niezdarny. Nie znaleziono przy nim niczego, co pomogłoby wskazać mordercę. I myślisz, że ja mogę rozwiązać tę sprawę? Jesteś tu obcy, a to znaczy, że widzisz coś, czego ja mogę nie zauważać. Co to za logika? Moim zdaniem ta robota nie ma sensu. Wbrew dowodom, Ragnar uważa, że Ascora zabił Berserk i żąda wyjaśnień. Moim zdaniem to szukanie igły w stogu siana. Jak na razie Ragnar nie znalazł dowodu na to, że zrobił to Berserk, więc równie dobrze mógł to być Alp, Banita albo Łupieżca. Ale jesteśmy tu po to, żeby spełniać wszystkie zachcianki naczelnika. Weźmy się więc za tę listę podejrzanych i dajmy mu to, czego chce. To dlatego mnie tu sprowadziłeś? Żebym odwalał za ciebie brudną robotę. Sprowadziłem cię tu, by dać ci szansę. Zyskanie przychylności naczelnika to jeden ze sposobów, by ją dostać. Dlaczego Ragnar myśli, że Ascora zabił Berserk? Narzędziem zbrodni był miecz. Ta broń nie cieszy się zbytnią popularnością poza Edanem. Jeśli Ragnar się nie myli, zabić mógł tylko ktoś, kto był w tym czasie poza miastem. Ragnar sporządził zatem listę 5 podejrzanych. Nie wiem dokładnie, czemu akurat oni, ale Ragnar ma swoje powody. Odnajdę mordercę. Ragnar żąda odpowiedzi i chce poznać prawdę. Osobiście nie wiem, czy kiedykolwiek ją poznamy. Jeśli uda nam się wykluczyć tych 5 podejrzanych, może naczelnik odpuści. Kto wie, może jest wśród nich zabójca i uda ci się zdobyć dowód. Czy podejrzani będą chcieli ze mną rozmawiać? Powiesz im, że prowadzisz śledztwo z rozkazu Ragnara. Powinni odpowiadać na pytania. Gdybyś potrzebował pomocy, daj mi znać. Mój miecz jest na twoje zawołanie. Kto jest podejrzany? Grupa ludzi, która była w lesie w czasie, kiedy zamordowano Ascora. Pierwszy na liście jest Barin. To strażnik, a raczej tak nazywa się funkcja, którą mu powierzono. Z tego co wiem, nie ma alibi. Jedynym powodem, dla którego znalazł się na liście, jest fakt, że znał Ascora w młodości. Kolejny podejrzany to Torgal. Zarządza wszechsercem w Abessie. Nie mam pojęcia, dlaczego Ragnar umieścił go na liście. Być może chciał, by była kompletna. Trzeci na liście Geron. Myśliwy. Był godny zaufania, ale stracił pewność siebie. Coś go trapi. Ostatni na liście są Irdor i Rok. Roka nie potrafię rozgryźć. Ewidentnie ma jakiś problem. Irdor wciąż ma jeszcze mleko pod nosem. Jest nieco marudny, ale dobrze wykonuje swoją robotę. Wszyscy byli w tym czasie z dala od miejsca zbrodni. O co powinienem pytać? Gdzie byli 3 miesiące temu w okolicach Wigilii Święta Many, kiedy dokonano zbrodni i co sądzą o Ascorze? Moim zdaniem raczej żaden się nie przyzna. Myślę, że są niewinni. Ale przynajmniej dowiesz się, co to za ludzie i czy któryś z nich mógł to zrobić. Potem zgłoś się, żebyśmy mogli zamknąć sprawę. Gdzie mogę ich znaleźć? Gdzieś tam się kręcą. Namierz ich i daj mi znać, kiedy coś znajdziesz. Technologia powinna pozostać w przeszłości. Zabierz to do dziupli. Znalazłem Banitę. Nie żyje? Nie. Rozmawiałem z nim. Rozmawiałeś? A po co? Co ci powiedział? Chcę znów zacząć się z tobą wymieniać. Wymieniać? Jak to? Nie wiem, o czym mówisz. Zajmowanie się handlem jest wbrew prawu. Po co narażać się na śmierć? W kwestii Banity. Co? Co z nim? Dlaczego przestałeś z nim handlować? Nie handlowałem z nim. To wbrew prawu.
Technologia zasilana Eleksem jest zakazana. Bez specjalnej licencji nie wolno handlować. Handel z ludźmi spoza Goliet jest zakazany. No, w każdym razie, to były śmieci, nikomu nie robiłem krzywdy. Angrim monitorował krążący po okolicy Eleks. Nie powinieneś przestawać handlować z Bigbim. Proszę, może Eleksid cię przekona. Skoro tak ci na tym zależy, niech będzie. Zacznę znów handlować z Bigbim. Nie mam zamiaru ryzykować wygnania. Jeśli padnie na mnie choćby cień podejrzenia, kończę z tym. Jakby co, powiem, że też brałeś w tym udział. Jeśli zacznę iść na dno, zabieram cię ze sobą. Dobrze. Zacznę znów handlować z Bigbim. Możesz mu przekazać, że warunki pozostają te same. Nie! Powiedz, że chcę więcej. Z powodu ryzyka. Ornir nadal chce z tobą handlować. Ale nie raczy poinformować mnie nawet o tym osobiście? Oślizgła kupa łajna. Oby to, co przyniesie, było dobre, bo sam go znajdę. Masz, to kryształki, które miałem mu dać. Lepiej, żeby towar się pojawił. Przekaż mu to, jak go spotkasz.
Kim jesteś? Co tu robisz? Nikomu nie wolno zbliżać się do Wszechserca. Nie jestem groźny. Mam ci uwierzyć? Co cię tu sprowadza? Odpowiadasz za tutejsze Wszechserce. Tylko to cię interesuje? Wszechserce? A co z ludźmi? Jeśli my osłabniemy, ono podzieli nasz los. Nasz los powinien obchodzić Goliet na równi z losem tej rośliny. Tak, tylko... Czym jesteśmy w porównaniu z nią? Nas pokryje kurz historii. Z
Stoimy przed przyszłością Magalana, wybawieniem planety, które zjawiło się w samą porę. Może to miał na myśli Born, mówiąc, że bycie ogrodnikiem pozwoli nam odkryć, kim jesteśmy. Tu, w samotności, zajmując się uprawami, z pewnością zyskałem nową perspektywę. Kim są ogrodnicy? W większości jesteśmy rolnikami. Uprawiamy ziemię dla Goliet, opiekujemy się sadzonkami i wszechsercami. Wiesz, no, wojownicy zachowują się, jakby byli najważniejsi, no, ale tak naprawdę ich obowiązkiem jest chronienie nas. Na nich spadają sława i chwała, ale to ogrodnicy zmieniają świat. Zmieniają świat? Wszystko, co robicie, to wsadzanie roślin w ziemię. Ciekawe, czy tak pomyślisz, jedząc gulasz, albo gdy będziesz potrzebował leczniczych ziół. Każdy może przebić cię mieczem, ale uprawa roli, hodowanie sadzonek, dawanie życia, to wymaga umiejętności. Zesłano mnie tu 5 lat temu. Kara? Ale mówisz, że lubisz to robić. Tak. Masochista ze mnie, co? Kiedyś to... Liczyły się dla mnie tylko bijatyki, piwo i kobiety. A teraz nakręcam się, widząc, jak każdego sezonu z kilku sadzonek wyrastają dojrzałe rośliny. Jestem z tego dumny. Powiedz, czy wiesz coś o śmierci Askora? Nie szczególnie. Nie wiemy, co dzieje się w Goliet. Byłeś tu, kiedy został zabity? Prawdopodobnie. Od miesięcy się stąd nie ruszam. Wiesz, no, jeżdżę tylko po prowiant albo po sadzonki. A kiedy zabito Askora? 3 miesiące temu, w okresie Wigilii Święta Many. A, no, jakoś w tym czasie byłem w Goliet. Szczerze mówiąc, to straciłem rachubę. W każdym razie niczego nie widziałem. Dobrze znałeś Askora? Raczej wcale. To znaczy, słyszałem o nim. Ludzie o nim opowiadali, ale nie sądzę, bym kiedykolwiek wyszedł z nim poza dzień dobry. No. Zwykle mnie ignorował, bo był zajęty, by bratać się z ogrodnikami. Ludzie są różni. Niektórzy nas cenią, a inni uważają się za lepszych. Wiesz, gdzie znaleziono ciało Askora? No, zgaduję, że gdzieś w lesie. Znaczy, inaczej byś o to nie pytał. Słyszałeś coś jeszcze na temat Askora? Zastanawiam się, dlaczego nie pytasz mnie o sadzonkę, która zniknęła tej samej nocy, kiedy go zamordowano. Wszyscy jakby o tym zapomnieli, a z tego co wiem, to nie była byle jaka sadzonka, tylko prawie dojrzała roślina. Słyszałem, że miał ją dostać jakiś ogrodnik, miała trafić do towaru czy gdzieś, jako nowe wszechserce. Ale nigdy nie dotarła na miejsce. Nosisz miecz? Oczywiście. Nie jest tu zbyt bezpieczny. Pracujesz sam? Większość czasu tak. To element kary. Wcześniej nie było tu aż tak samotnie. Przysyłali patrole, by sprawdzać, co u nas. Od kiedy zaczęły się ataki Albów, jesteśmy zdani sami na siebie. No nie jesteśmy na liście priorytetów. Myślę, że nie zabiłeś Askora. Ja? No oczywiście, że nie. Twoim zdaniem nie miałeś motywu. Masz na myśli sadzonkę, którą miał? Jestem ogrodnikiem, opiekuję się wszechsercem i chciałbym wiedzieć, co stało się z tą sadzonką. Dlaczego nie zbadasz tej sprawy? Masz miecz. Jesteś tu sam, bez świadków. Gdybym zaatakował wojownika, mógłbyś mnie teraz zakopać obok sadzonek. Czy wszechserce jest tu bezpieczne? Chodzi ci o Albów, będących na zwiadach w okolicach Goliet? Najwyraźniej go nie zauważają. Nie jest częścią ich misji, albo o nim nie wiedzą. Szybko by się ze mną rozprawili. No, oczywiście pod warunkiem, że zwierzęta ich nie uprzedzą. No, albo sam się nie wykończę, zjadając nie to, co trzeba. Tak czy siak, dzień roboty. Chcesz, bym przekazał coś Ragnarowi? Powiedz mu, że z wszechsercem wszystko w porządku. Niech wie, że pracujemy. Znaczy, mimo, że nikt nas nie kontroluje. Jeśli chcesz pomóc, jest coś, o co chciałbym cię prosić. Nie dostaję żadnych dostaw z Goliet. Czy możesz poprosić, by przysłano mi kogoś z prowiantem? Co masz na myśli, mówiąc, że Albowie nie zarejestrowali wszechserce? Nie przychodzą tu. Omijają te okolice, zachowując odległość. A przecież powinni od razu po nie przyjść. Karmimy je eleksem, a Albowie chcą posiąść cały eleks.
Może nie lubią many. Tutejsze mutanty je uwielbiają. Tylko kiedy je zjedzą, wymiotują. Może albowie to wyczuwają i boją się rozchorować. Zapytam, co z twoim prowiantem? Dziękuję. No wiesz, no, najlepiej zwrócić się do Cindy. Jest groźna, że aż jaja się kurczą, ale robi swoje. Nie proszę o żadne specjały. Niech będzie to co zwykle. A właściwie to cokolwiek. Głodujemy tu. Zobaczę, co da się zrobić. Tylko nie zapomnij. Nie mogę pracować, walczyć i zdobywać jedzenia. Posłuchaj, zapomnijmy o Goliet. Jest pewna roślina. Bochenek ogrodnika. Gdyby udało ci się zebrać jej choć trochę, bardzo by nam to pomogło. Rośnie wszędzie, ale nie miałem kiedy jej zebrać. 4 tuziny powinny wystarczyć. 4 tuziny? Tak, jak dobrze pójdzie, powinno wystarczyć. Zanim trafi do nas dostawa prowiantu. Lepiej zaokrąglijmy. Przynieś mi 50. Przynajmniej nie będziesz musiał wyprawiać się do Goliet. Skąd trafiają do was dostawy? Zazwyczaj prosto z Goliet. Czasem udaje nam się dostać coś od przechodzących tędy myśliwych. Ale nie ma co na to liczyć. Dlaczego dostawy przestały przychodzić? A co? Ataki albów. Naczelnicy delegowali wszystkich wojowników do obrony i przestali obstawiać dostawy. Powinniśmy być samowystarczalni. Jednak nasilające się ataki albów i rosnąca liczba bestii sprawiają, że nie mamy czasu na poszukiwanie pożywienia czy polowanie. Po co sadzić Wszechserce w tak niebezpiecznym miejscu? Chyba nie do końca rozumiesz naszą filozofię. Oświeć mnie. Ta roślina zmienia świat. Gdziekolwiek ją posadzisz, wysysa z ziemi cały eleks. Truciznę, która ją zatruwa. Ziemia wraca do życia, a wraz z nią cała przyroda Magalana. Tam, gdzie zasadzimy Wszechserce, pojawia się życie. Im więcej zasadzimy, tym większa część planety się odrodzi. Wiesz, to jest tak. Musimy sadzić je właśnie w miejscach, gdzie ich moc jest najbardziej potrzebna. Wszystko, co widzisz dookoła, to efekt działania Wszechserca. Skąd biorą się Wszechserca? Nie wiem. Znaleźli je pierwsi berserkowie. Poznali jego moc. Odkryli, że jest odporny na eleks i neutralizuje jego działanie. Zaczęli je uprawiać.